Szanowni Państwo, dzisiaj powiem Wam o cudownym polskim leku, który praktycznie leczy tak wiele chorób, że nawet się tego nie spodziewacie. Powiem Wam o warzywku naszym, które nazywa się pietruszka. Konkretnie korzeń. Tak wygląda pietruszka, mówię to dla tych, którzy nie wiedzą, jak ona wygląda. Ma korzeń, ma też natka, tak to się fachowo nazywa, natka pietruszki. Szanowni Państwo, wielu z Was powie, a cóż to pietruszka? No, pietruszka to pietruszka, nać do rosołu, korzeń do sałatki jarzynowej i winito. I to jest pietruszka. Ale nie wiecie, co w tym korzeniu tkwi. Czym ten korzeń się po prostu charakteryzuje i co ten korzeń leczy? Otóż pietruszka jako warzywo w Polsce jest niedoceniana jako lekarstwo. Chcę Wam przybliżyć, co leczy korzeń pietruszki. Otóż, Szanowni Państwo, ten korzeń w każdej postaci po prostu ma właściwości takie, wiecie, moczopędne. Zwiększa ilość wydalanego moczu. Działa również świetnie przy obrzękach, przy kamienicy, kamicy, tak to się fachowo nazywa, moczowej oraz stanach zapalnych nerek i pęcherza. Co jeszcze ten korzeń robi? Otóż reguluje ciśnienie krwi. Pomaga przy układzie również nerwowym. Jak jesteście wściekli, wpieprzcie sobie trochę tych korzeni pietruszki i się uspokoicie. Po prostu ten korzeń, muszę Państwu powiedzieć, zawiera bardzo dużo potasu. I ten potas po prostu powoduje dotlenianie mózgu. Poprawia myślenie i koncentrację. A dla kulturystów polecałbym wzmocnienie mięśni. Czyli korzeń ten jadany na surowo, czy w postaci nalewek, czy tego, po prostu wzmacnia nasze mięśnie. Szanowni Państwo, ale ten korzeń też działa ubocznie, muszę Wam powiedzieć. Jak się go nażremy za dużo, to po prostu jak wyjdziemy na słońce, to możemy mieć takie uczulenie, wiecie, podobne do takiej pokrzywki i tak dalej. Szanowni Państwo, jeżeli mamy zaburzenia trawienia, jedzmy korzeń pietruszki, a na pewno nam to wszystko ureguluje. Szanowni Państwo, co jeszcze ten korzeń robi? Otóż powoduje maksymalne wydzielanie soków żołądkowych. Co jeszcze? Korzeń leczy różnego rodzaju przewlekłe zapalenia trzustki oraz wątroby. I widzicie, i taki zwykły polski korzeń polskiej pietruszki, niedoceniany przez nas, zamiast zażerać się innym gównem sprowadzanym z zachodu, które jest odpowiednio reklamowane, wcinajmy pietruszkę na surowo, ugotowaną, w jakiej postaci tylko chcecie. A jak macie problem z sikaniem, jak mówiłem na wstępie, no to jadajcie też pietruszkę. Będziecie mieć lekkie sikanie i będziecie dokładnie opróżniać pęcherz. Dlatego, Szanowni Państwo, polecam Wam pietruszkę. Jest to uniwersalne warzywo, a zarazem jest to uniwersalny lek, o którym mało kto wie i może nie tak. Po prostu nigdy żeśmy się nad tym nie zastanawiali. Ale dzisiaj przybliżyłem Wam naszą polską, kochaną pietruszkę. Dziękuję bardzo.